pani Bowary wybraliśmy się w niebezpieczną podróż w głąb młodej kobiety na skraju, która pewnego dnia obudziła się, zobaczyła, że jej życie wygląda zupełnie nie tak, jak sobie to wyobrażała. Jestem ciekawa, czy współczesny widz, tak jak moja bohaterka w spektaklu, jest w stanie przejrzeć się w postaci Emmy Bowary. Dla mnie ten spektakl jest spektaklem o przemocy, o zasznurowaniu i zamknięciu ust. Panią Bowary traktujemy jako figurę możliwej współczesnej też kobiety, bo przy pierwszych jakichś lekturach powieści Flauberta dotknęło nas to, że pewne problemy dotyczące emancypacji są nadal aktualne. Chcieliśmy trochę tak tę sytuację odwrócić, że ten jej głos będzie obecny trochę w jej domu, trochę w sali teatralnej. Ćwiczyliśmy jogę, wykonywaliśmy masę ćwiczeń, które spowodowały, że byliśmy bliżej jej razem. Małgosia, która przygotowuje nam za każdym razem jakąś niespodziankę, dba o to, żebyśmy się nie nudzili. Mam nadzieję, że Państwo również będziecie mieli takie niespodzianki. Zapraszam Was do domu Machin i myślę, że jest to taka przestrzeń, którą można jakoś polubić.